Godzina 7:31, a przy naszym telefonie jest gość. Czy nasz gość pamięta ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał na naszej antenie? Witam bardzo serdecznie, redaktor Jan Pospieszalski przy naszym telefonie. Dzień dobry, witam serdecznie. To tak, sentymentalna historia, małe WW, radosne piosenki z udziałem dzieci. Sobie pomyślałem, że te dzieci to już są bardzo dorośli ludzie, które te którzy dzieci, mają które dzieci to pewnie swoje. Tak, znajome dzieciaki. Świetna przygoda z poważnym takim potraktowaniem muzyki, piosenek dla dzieci. Dobre teksty, dowcipne, z jakimś taką właśnie, zawsze z jakimś elementem wartości. Bardzo fajne wspomnienia mam. To się cieszymy, że się udało nam to jakoś wspólnie zorganizować i tę muzykę przypomnieć. Pan redaktor mówi o tym, że poważnie udało się to potraktować. No właśnie, czytam pana najnowszy tekst tygodnika Sieci i tam też poważnie pan podchodzi do tego, co się dzieje w naszym kraju i poważnie pan się martwi i zastanawia, jak ta pandemia wygląda i jak jej losy postępują. Tak, i wszelkie wątpliwości, czy wszelka taka obserwacja krytyczna tego, co się dzieje, całej polityki zdrowotnej prowadzonej przez nasze ministerstwo, ale też, które jest właśnie chyba właściwie odpryskiem globalnej polityki wobec pandemii, albo globalnej polityki pandemicznej, nie jest podyktowana jakby sytuacją osobistą, choć osobiście ponosimy koszty jako redakcja tego rodzaju postawy, ponieważ już drugi miesiąc jesteśmy poza anteną telewizji, co wiąże się nie tylko z odcięciem możliwości do komunikowania się z widownią naszą, ale odcięciem również bardzo prozaicznym elementem bytowym, tak? Redakcja jest bez pracy. Ta piątka ludzi, z którymi pracuje, to wspólnie pięć osób z zespół, który pracuje nad przygotowaniem programu Warto Rozmawiać, z dnia na dzień został pozbawiony środków do życia. Oczywiście, ponieważ w redakcji Warto Rozmawiać pracują wybitni fachowcy i znakomici dziennikarze, eksperci, specjaliści i ludzie renesansu, w związku z tym z głodu nie umieramy, natomiast nie jest to przyjemna rzecz, co wcale nie zwalnia nas z dalszej dociekliwości. No właśnie tutaj tak, i właśnie tutaj oglądam i na pewno większość osób, które śledziło Warto Rozmawiać, widzi i patrzy na wasze niezależne materiały, niezależne w sensie produkcji, że robicie je własnym kosztem, własnym sumptem. I proszę powiedzieć, panie redaktorze, jak pan się odnosi do tych głosów, które pan słyszy od lekarzy i jednak odchodzą, odbiegają one nieco od tego, co słyszymy w głównym przekazie, w głównym nurcie. No tak, lekarze, z którymi mieliśmy kontakt na długo wcześniej, zanim zdjęto nas z anteny, to byli lekarze, którzy zgłaszali do nas swoje wątpliwości i również mówili o tym, że dostają od Naczelnej Izby Lekarskiej, od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pana lekarza Wrony, wezwania na przesłuchanie. Samo użycie takiego trybu, wezwanie, przesłuchanie, pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z działaniem dyscyplinarnym i, no, żeby nie powiedzieć represyjnym, bo w momencie, kiedy jednym z lekarzy jest człowiek, który ma praktykę lekarską w Zgorzelcu i ma przejechać 550 kilometrów na to, żeby poinformować Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, że odmawia zeznań, bo tak większość lekarzy przyjęła taką postawę, dlatego, że sam proceder wezwania już ma pewną wadę prawną. O tym za chwilę, jeżeli zdążymy. Natomiast do czego zmierzam? Ta historia, którą my relacjonujemy, historia tych przesłuchań, jako jedyni zresztą dziennikarze dzisiaj w Polsce, jest dla nas takim absolutnie emblematycznym przykładem, że dzieje się coś złego. To znaczy, że lekarze, którzy podpisali list w październiku 2020 roku, w którym wyrażali swoje wątpliwości wobec restrykcji sanitarnych, wobec pomysłu masowych, dywanowych szczepień, sama wątpliwość, sama próba dyskusji na ten temat kończy się w ten sposób, że są przesłuchiwani, że mają wezwania, na wezwaniu mam przed sobą kopię, bo jedna z pań z Bydgoszczy zostawiła mi, że w celu usprawiedliwienia niestawiennictwa w swoim do choroby przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Potwierdzając tak, że jeżeli nie można przyjechać, to trzeba mieć zaświadczenie przez lekarza sądowego i tak dalej. To wszystko pokazuje, że ma to
że jest to ze strony Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej no, działanie, no, które ma charakter taki dyscyplinujący. Dyscyplinujące i takie tak brutalne, tak jak brutalne uciszanie tych, którzy mają po prostu inne zdanie. To są ludzie, którzy przyjeżdżają, tak. To są ludzie, którzy przyjeżdżają i opowiadają nam do kamery, dlaczego to podpisali i no, zwrócili mi uwagę, że przecież na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, czyli na ten urząd, który tak długo blokował badania nad amantadyną, przetrzymując tygodniami wniosek o badania nad amantadyną złożony przez Górnośląskie Centrum Medyczne, przez profesora Barczyka, mówię, że to było na początku tego roku, nagle się okazuje, że ten urząd bez żadnych wątpliwości dopuszcza preparaty zwane szczepionkami do użytku. Przeczytam, 21 grudnia na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych pojawił się komunikat, że to jest dopuszczenie tylko warunkowe do obrotu szczepionki Pfizer-BioNTech. Wpływ szczepień na rozprzestrzenianie się wirusa nie jest poznany, mówi ten komunikat Pfizera. Nie ustalono, jak długo trwa ochrona. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez 2 lata. Czyli mówienie o tym, że dzisiaj ci, którzy przyjmują szczepionki, uczestniczą w eksperymencie medycznym, jest jak najbardziej uzasadnione, bo sam Pfizer mówi, że osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez 2 lata. I tutaj mój apel, korzystam z tego, że słuchają nas ludzie. Mam w moim najbliższym otoczeniu sytuację, że pracownik korporacji, mój przyjaciel Patryk, 35-letni, wysportowany, ale nie trenujący wyczynowo, tylko no, żyjący aktywnie mężczyzna, na jego piętrze, w jego oddziale korporacji, wszyscy chorowali na COVID jesienią, on nie. Nie miał żadnych objawów, czuł się dobrze i chodził normalnie do pracy, stosując te wszystkie rygory sanitarne i tak dalej. I w momencie, kiedy wszyscy się szczepili, na nim też wymuszono, żeby się zaszczepił. I co się okazało? On nie zbadał sobie antyciał, nie sprawdził swojej odporności, czy nie jest już ozdrowieńcem, który przeszedł w jakiejś łagodnej fazie, wytworzył sobie tą odpowiedź immunologiczną odpowiedź na COVID i go tak sponiewierało. Chłopak padł, leżał 2 dni z wysoką temperaturą, z potwornymi bólami, drętwiały mu ręce, drętwiały mu dłonie, stopy. Na palcach pokazywał mi czarne plamy, na opuszkach palców czarne plamy. Poszedł z tym do lekarza. Lekarz mu przepisał jakieś lekarstwo na rozrzedzenie krwi. Pokazywał mi to lekarstwo, które musi brać codziennie. Dostał parę dni zwolnienia. Nie przychodził do pracy. Ja mówię, okej, Patryk, czy zgłosiłeś to jako niepożądany objaw poszczepienny? Na co to jest? No nie zgłosiłem. A czy byłeś u lekarza z tym, żeby zgłosić? Czy wyegzekwowałeś, że lekarz zgłosił ten przykład? I otóż on do tej pory odpowiada mi, nie wierzę w te statystyki, nie będę zgłaszał, lekarz nic nie zgłosił i tak dalej. Otóż przypominam komunikat Pfizera. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym, cytuję, będą obserwowane przez 2 lata. W związku z tym tacy ludzie jak pan Patryk, jak ci, którzy dzisiaj zostali sponiewierani przez szczepionkę, no przecież jeśli w Warszawie nie zgłosiło się na 2 dawkę całkiem sporo osób, to o czym to świadczy? Nie dlatego, że nagle im się odwidziało albo coś, tylko dlatego, że po pierwszej dawce mieli takie objawy, że widocznie nie chcą przechodzić tego drugi raz. Tak, to jest bardzo ważny element, że ludzie nie zgłaszają NOP-ów, ale nie zgłaszają, to, co jest bardziej niepokojące... Nie będzie mógł dokończyć badań klinicznych, w których oni wzięli udział bezwiednie lub świadomie. Wydaje mi się, że bardzo niepokojące jest także to, że najmłodsi, mówię tutaj o tych, którzy mają 12-15 lat i Europejska Agencja Leków już dopuszcza szczepienia tych najmłodszych, że tu jest też wielkie pole do dyskusji i tutaj powinniśmy się skupić, tym bardziej, że dzisiaj jest Dzień Dziecka i powinniśmy rozmawiać. Pani Magdo, to jeszcze króciusieńko, no wskażę pewną niekonsekwencję. W pewnym momencie, gdy okazało się, że osoby zaszczepione również przechodziły COVID, usłyszeliśmy, no szczepionka nie gwarantuje 100% ochrony przed COVID, ale gwarantuje co? Gwarantuje nam, że nie będziemy przechodzili gwałtownie, znaczy zabezpiecza nas przed ciężkim przebiegiem, przed powikłaniami, tak? I również później okazało się, że szczepionka nie gwarantuje nam roznoszenia choroby, czyli rozsiewania
ukrywania zakażenia, ponieważ wszyscy zaszczepieni lekarze i nauczyciele, mimo przyjęcia szczepionki, nie otworzyli szkół, nie otworzyli przychodni. Przecież byliśmy świadkiem, że wszystkie rygory sanitarne w szkolnictwie i w służbie zdrowia obowiązywały nadal, tak? Mimo zaszczepienia sporej grupy lekarzy, mimo zaszczepienia nauczycieli. No ale że przenoszenie w dalszym ciągu mimo szczepionki występuje. W związku z tym szczepienie dzieci, u których choroba przebiega prawie w ogóle niezauważalnie lub nie mają ciężkich powikłań. Ja rozmawiałem z panią pediatrą, jedną z tych osób przesłuchiwanych. Ten materiał ukaże się lada moment na naszej stronie, na naszym profilu Warto Rozmawiać. Pani doktor Rybak powiedziała, że w swojej praktyce covidowej w ciągu ostatnich 15 miesięcy nie spotkała ani, jest pediatrą, przyjmuje cały czas dzieci, nie spotkała ani jednego przypadku ciężkiego przebiegu covidu, jeżeli to były bardzo delikatne, nieznaczące, które nie kończyły się, chyba to na palcach jednej ręki może policzyć, że skończyły się jakimś elementem zapalenia płuc, które ustąpiło i dzieciaki są zdrowe. Czyli nie było żadnego poważnego zagrożenia. To było normalne, tak jak przeziębienia, tak jak normalna grypa. I teraz się okazuje, że te dzieci muszą być szczepione, przed czym ma to ich chronić? Przed czym ma to ich chronić? Bo będą przenosiły. Ale przed chwilą słyszeliśmy, że szczepionki same nie gwarantują zabezpieczenia przed przenoszeniem. Czyli ta cała narracja Rady Medycznej, cała narracja Ministerstwa Zdrowia, ministra Dworczyka się już kupy nie trzyma. Jest wzajemnie bardzo sprzeczne. Bardzo się zmienia na waszym na waszym profilu i facebookowym, a także w ogóle w innych dostępnych mediach. Informujecie także o tym, że de facto jest dobrowolność szczepień, ale niektórzy słyszą, czy tutaj jest wojskowy, czy tutaj jest strażak wymieniony. Ja przed chwilą także dostałam... To są konkretne świadectwa. Tak, to są konkretne świadectwa. Ja przed chwilą także dostałam pismo z jednej z największych mleczarskich spółdzielni w Polsce. Nie będę wymieniała jej nazwy, chociaż może z czasem powinna być ona wymieniona. Panie redaktorze, piszą wyraźnie, że osoby, które są niezaszczepione dawkami albo Pfizera, albo Moderny, albo AstraZeneca lub jedną dawką Johnson & Johnson, nie są zwolnieni z obowiązku stosowania maseczek ochronnych na terenie zakładu. Więc ta dyskryminacja, jak widzimy, już jest. Ona następuje. No tak, ona ale postępuje. Pani redaktor, zakładając tą pewną logikę działań tego sanitaryzmu, z którym mam do czynienia, to można uznać za usprawiedliwione, czy za pewne za uzasadnione. No, nie zaszczepił się, ojej, niech chodzi w tej maseczce, choć cała kwestia maseczek jest też dyskusyjna i była podważana. Ale... Natomiast w momencie, kiedy słyszymy w słuchawce, dziewczyna chce się zgłosić na badania kontrolne, badania onkologiczne i słyszy w słuchawce pytanie, a czy pani jest szczepiona? I ktoś uzależnia dostęp do świadczeń medycznych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. No mówię, onkologia to jest poważna sprawa, tak? I ktoś uzależnia dostęp do tych świadczeń faktem zaszczepienia, przyjęcia dobrowolnej szczepionki. Moim zdaniem to jest kryminał. Takie rzeczy trzeba już wtedy z podaniem nazwy przychodni lub nazwiska osoby, która to powiedziała. To jest działalność kryminalna. Tak jak moim zdaniem kryminalną działalnością jest wymuszanie na szefie przychodni w Gliwicach, no może nie kryminalną, ale niegodziwą czy haniebną działalnością jest próba wymuszenia na szefie przychodni w Gliwicach, który dał do podpisu wszystkim pacjentom, którzy przyjmują szczepionkę, dokładnie tą informację, która wisi, cały czas jest dostępna na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Medycznych oraz Biobójczych. Ta informacja, przypominam, komunikat z 21.12. Europejskiej Agencji Leków, która mówi o warunkowym dopuszczeniu szczepionek i o tym, że badania kliniczne trwają, wpływ na przenoszenie i na ochronę nie jest poznany. Panie redaktorze, a kiedy poznamy datę powrotu Warto Rozmawiać na antenę TVP? Tak jak zmienia się narracja związana ze szczepionkami, z ich skutecznością i bezpieczeństwem, że samo ministerstwo w ciągu pół roku już wydało komunikaty, które są wzajemnie sprzeczne i jedne wobec drugich są nielogiczne i albo zmieniają tą narrację. Tak tutaj my też w ciągu tych dwóch miesięcy usłyszeliśmy już trzy komunikaty. Jeden, że wracamy, że nie zostaniemy zawieszeni jako program. Drugi, że zostaniemy zawieszeni chwilowo, że musimy stanąć przed komisją
komisją etyczną. Trzeci komunikat, że może do końca maja, czwarty, że teraz od września. W związku z tym no, mamy, podlegamy tym samym, czyli pandemia się skończyła, redakcja Warto Rozmawiać pozostaje na kwarantannie. Bardzo dziękuję za ten głos. Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, Tygodnik Sieci i nie tylko. Bardzo dziękuję za ten głos i pięknego Dnia Dziecka, bo dzieckiem też wszyscy jesteśmy dziećmi. No to i mam cudowne wnuki, także dla nich też dzisiaj wielka radość. Wszystkiego dobrego dla całej wielkiej rodziny Pospieszalskich. Pięknego dnia i do usłyszenia. Godzina 7:46, a za kilka... A nie, to teraz posłuchamy Ellie Fitzgerald i ona śpiewa taką znaną piosenkę o starym McDonaldzie, tak, wujku, który miał farmę.